Magda Wilk, Bartosz Musiał. Witamy w kolejnym odcinku programu Vroom TV. To był bardzo udany weekend dla polskich kierowców i głównie o tym Wam dzisiaj powiemy. Zwycięstwo Mateusza Lisowskiego, podium Kuby Giermaziaka czy też Artura Janosza. Dla mnie jednak bohaterkami minionego weekendu były kobiety, bo coraz głośniej robi się o nich w motorsporcie i o tym na początek. Po raz pierwszy od 22 lat na torze podczas treningów pojawiła się kobieta. Suzy Wolf, która usiadła za kierownicą bolidu Williamsa, miała jednak potwornego pecha. Po zaledwie jednym okrążeniu posłuszeństwa odmówił silnik. Od razu pojawiły się komentarze, że kobiety szybko jedynie potrafią gadać. Jeden z kierowców Formuły 1, Sergio Perez, powiedział nawet, że nie chciałby, aby jego nomen omen partnerem zespołowym była kobieta. Meksykanin powiedział nawet, że miejsce kobiet jest w kuchni, za co później bardzo przepraszał na Facebooku. To, że kobiety nie tylko potrafią szybko gadać, udowodniła Mikaela Alin Kotliński. Szwedka wygrała wyścig niemieckiej serii Volkswagen Scirocco Cup na torze Nürburgring. To było pierwsze podium w tej klasie 21-letniej zawodniczki z kraju trzech koron. Wracamy do Formuły 1. Lewis Hamilton wygrał wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze w Silverstone. Suzy Wolf, której tak nie do końca udał się debiut podczas treningu, chyba zasiała kobiecy pierwiastek wśród kierowców i od razu było to widać. Poznaliśmy babskie natury Sebastiana Vettela i Fernando Alonso. Obaj zawodnicy walczący między sobą o piątą lokatę podczas Grand Prix więcej czasu spędzili płacząc do swoich kolegów z teamu, narzekając na zły świat dookoła i błędy przeciwników, że oficjalnie obaj dostają od nas tytuł Beksy Tygodnia. Nasi polscy kierowcy nie uronili podczas minionego weekendu choćby jednej łzy, a mieli ku temu powody. Mieli powody do łez radości. Giermaziak, Janosz, Lisowski w swoich startach wywalczyli miejsca na podium, ale chyba najbardziej zadowolony może być ten ostatni. Mateusz Lisowski w duecie z Vincentem Abrilem wygrali wyścig Blancpain Sprint Series w holenderskim Zandorf. W klasyfikacji generalnej kierowcy jeżdżący dla belgijskiego zespołu zajęli 9 miejsce. O bardzo udanym weekendzie może mówić Artur Janosz. W serii Euro Formula Open wrócił on na pozycję lidera po świetnym weekendzie na torze Hungaroring. Polski kierowca wygrał kwalifikację, pierwszy wyścig, a w drugim wyścigu dał się wyprzedzić tylko Aleksowi Palu. I na koniec spójrzmy jeszcze, co się wydarzyło w innych seriach. Niestety Krzysztof Skorupski nie wystartował w kolejnej rundzie rallycrossowych Mistrzostw Świata. Zawody w Hollis wygrał Matthias Ekström w samochodzie Audi. Na podium zobaczyliśmy starych znajomych Andreasa Bakeruda i Petera Solberga. Liderem serii pozostaje Reinis Nitis. Brian Bouffier zadebiutuje w Hyundai'u w rajdowych Mistrzostwach Świata. Francuz będzie zdobywał punkty, a przynajmniej będzie starał się to zrobić podczas sierpniowego rajdu Niemiec. I tą dobrą dla Francuza informacją kończymy ten odcinek Vroom TV. Zaglądajcie na nasz fanpage na Facebooku i kanał na YouTubie i oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki Vroom TV.